Myślę, że poziom prezentacji choralnych był dosyć wysoki. Jak wiemy, chórów jest bardzo dużo, chóry śpiewają różnie. Natomiast chóry, które wystąpiły dzisiaj podczas konfrontacji choralnych, wszystkie zaprezentowały się według mnie bardzo dobrze. Każda z prezentacji utworów sakralnych brzmi świetnie w murach kościoła. Tak więc na pewno duży plus w brzmieniu tych utworów miała świątynia. Czy organizowanie tego typu konkursów ma sens? Jak najbardziej. Tego typu konkursów jest bardzo dużo, natomiast na tym terenie jest ich mało. Dlatego bardzo cieszę się, że właśnie tutaj zorganizowano tego typu konkurs i mam nadzieję, że w kolejnych latach będzie on się rozrastał, będzie coraz więcej uczestników i coraz wyższy poziom. Gaudy powstał w jesieni 2011 roku z inicjatywy pani dyrektor Danuty Suder. Związane to było z wyjazdem do Francji, do miasta Château-Thierry, które to miasto podpisywało umowę partnerską pomiędzy właśnie miastem Château-Thierry, a gmina Grybów podpisywała z tym miastem umowę partnerską i chór wyjechał wraz z panem wójtem i tam nastąpiło podpisanie tejże umowy. W skład chóru wchodzą nauczyciele, którzy uczą na terenie gminy Grybów. Jako członkowie też są panie dyrektorki, które chętnie bardzo śpiewają w chórze, angażują się w pracę choralną. Czy jest jakaś szkoła z terenu gminy Grybów, która jest najliczniejsza w tym chórze? Większość szkół jest reprezentowanych, chociaż myślę, że szkoła podstawowa i gimnazjum w Białej chyba najliczniej jest reprezentowana w naszym chórze. Zazwyczaj spotykamy się raz w tygodniu i pracujemy sobie tak około 2 godzin. Oczywiście jak są jakieś ważniejsze występy, to te próby troszkę, wiadomo, muszą być częściej, ale z reguły, jak patrząc na cały rok, to spotykamy się raz w tygodniu. Na pewno zawsze najbardziej w pamięci zostają wyjazdy. Właśnie wspomniany wyjazd do Francji, gdzie spotkaliśmy się z bardzo miłym przyjęciem, zwiedzaliśmy Paryż, Château-Thierry, Reims, także było troszkę tych atrakcji. No i ostatni wyjazd właśnie śpiewaliśmy na zaproszenie konsula Rzeczpospolitej Polskiej, śpiewaliśmy podczas Dni Kultury Polskiej we Wiedniu na Kalembergu, także to były takie wydarzenia, które na pewno wszystkim utkwiły w pamięci. Jak się panu podobała organizacja dzisiejszej konfrontacji? No myślę, że jak na ile będziemy wspominać ten występ tutaj w Łużnej, naprawdę poziom bardzo wysoki, jeżeli chodzi o chóry, pięknie śpiewały wszystkie chóry. Widzę, że to tutaj, na tej ziemi właśnie tutaj łużańskiej, ten poziom jest dosyć właśnie wysoki, dzięki chyba szkole szalowej w Gorlicach muzycznej, gdzie po prostu kształci się ta młodzież. Później chętnie uczestniczy właśnie w takiej formie pracy. Jako zorganizowane bardzo, bardzo fajnie i myślę, że jak najbardziej potrzebne są takie festiwale i przeglądy, żeby się po prostu jak gdyby te chóry mogły właśnie konfrontować, jak gdyby słuchają się nawzajem, wymieniają się spostrzeżeniami, doświadczeniami, chociażby też na materiałem nutowym. Także bardzo, bardzo to jest fajna inicjatywa.